Okej, moi mili, witam was i od razu wam rozjaśnię w tym materiale, o co chodzi. Dlaczego mam 42 tysiące subów? Dlatego, że kilka osób przesłało do mnie ostatnio maila. Kilka osób pytało na jakimś tam live streamie ostatnio, co jest cięte. Pytał również na live streamie, w jaki sposób do tego doszedłem. Pierwsze co, pamiętajcie, że kanał istnieje od 2011 roku. Odkąd, że tak powiem, oficjalnie postanowiłem w Holandii coś robić. I od samego początku na kanale lądowały materiały prosto z festiwali, z Tomorrowlandów i z innych gadżetów, które działy się na terenie Amsterdamu i okolic. Jak i również lądowały materiały z American Got Talent, remake'i, etc. W związku z czym ludzie zauważyli, że wow, ten kanał mi odpowiada, i tak po paru miesiącach tych subskrypcji zaczęło w zastraszającym tempie przybywać naprawdę sporo. I tak powiedzmy, przez ten cały okres od 2011 uzbierało się ponad 40 tysięcy. Ale w zeszłym roku, mniej więcej powiedzmy, że coś koło połowy zeszłego roku, postanowiłem przejść na polską stronę internetu, tak? Czyli na polskojęzyczne, a nie remake'i. Tylko dlatego, że zgłosiłem do YouTube'a chęć zarobku, a YouTube mi powiedział, że nie może na razie dopuścić mnie do programu zarobkowego, dlatego że materiały, które mam na kanale, nie są moją własnością, tylko są to remake'i, etc. I żebym mógł mnie dopuścić, muszę mieć większość materiałów swoich. A więc ja, durny albo mądry, jak pies zwał, tak zwał, postanowiłem, że wejdę i zacznę robić materiały na temat polskich homelessów i w ogóle ogólnie o Holandii tutaj, własne produkcje, i w związku z czym w języku polskim, w związku z czym wszystko, co było remake'ami, wykasowałem praktycznie. No. Niektórzy mówią, że to był błąd, niektórzy mówią, że dobrze. W ten sposób zostały mi subskrypcje, a od nowa klikanie, że tak powiem. Niestety zagraniczni goście nie interesują się zbytnio polskimi materiałami polskojęzycznymi, których nie rozumieją. Ale w ten momencie, kiedy znowu wysłałem zgłoszenie do YouTube'a, YouTube już prawie pół roku rozpatruje moje podejście do programu zarobkowego. W związku z czym od tego momentu, od tego materiału zaczynam na to sikać. Jak widzicie, znowu pojawiają się materiały remake'owe, festiwalowe i przede wszystkim angielskojęzyczne. Także projekt na przykład Zanszę, który pojawi się wraz z Dominiku, będzie angielsko- i polskojęzyczny, więc musicie z góry wybaczyć. Tak wygląda fenomen, ale pamiętajcie, ten fenomen to jest 8 lat mojej pracy. Nie rok, nie dwa, nie trzy. Zostanie vlogerem jest naprawdę ciężkie, a dokopanie się... Okej, trzeba mieć po prostu szczęście. Jak to ktoś kiedyś powiedział, coś musi chwycić. Chwyciło, zasubskrybowali ludzie. Ostatnio była weryfikacja YouTube'a, YouTube sprawdzał martwe konta, zginęło mi około tam 200, tam 170, coś takiego. Subskrypcji. Wcześniej ludzie podchodzili, kiedy zacząłem publikować polskie, mniej więcej, nie wiem, 300-400 osób mi odeszło. Teraz mi przyszło ponownie więcej osób, ale co? Tyle w temacie. Tyle w temacie. Jeśli macie dalsze pytania, to po prostu już sobie odpuśćcie te pytania na temat subskrypcji, bo już mi się nie chce tego każdemu z osobna tłumaczyć. 8 lat pracy. Nie kupiłem ani jednej, bo jeśli bym kupił subskrypcję, kupiłbym sobie też od razu oglądalność. Ale po cholerę to, kiedy YouTube sprawdzi i popłyniecie, moi mili. Uważajcie, bo popłyniecie. Jeśli YouTube wykryje, że kupiliście, popłyniecie. A po co tracić kanał? No, chyba że macie parę miesięcy. Trzymajcie się i do usłyszenia.